poruszysz temat wycieku danych osobowych ze sklepu Verso z lipca 2020. Powiem Wam, że nie badałem tej sprawy, wycieku tych danych osobowych. Słyszałem o niej, bo tam chyba niebezpiecznik o tym pisał, tak? Co to się tak długo wczytuje? O matko. O, to chyba będzie ten wpis, ale jak zobaczyć wpis? O, przejdź do wpisu. Tutaj Weronika, a Wy nie widzicie. O, to zrobię tak. 90 chłopaków to chuje, 9% z nich to geje, a ten jeden chodzi gdzieś po świecie. Ona już wiedziała, że gdzieś tam jest fris. Dzisiaj jest znowu wolne i bardzo się z tego cieszę. Zapowiada się miły dzień i wiele niespodzianek. Słowo na dziś prześcieradło. Ha, 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 ale siara. Pozdrowienia dla wszystkich zakochanych, a między innymi Ady i Komana. Uwielbiam was. A dzisiaj to by było tak. Dzisiaj znowu wolne i bardzo się z tego cieszę. Zapowiada się miły dzionek i wiele niespodzianek. Niespodzianek, niespodzianeczek by już nie powiedział, by było za dużo. Słowo na dziś prześcieradełko. Ha, ha, ha. Ale siarka. O, tak by było dziś. To jedyna zmiana, którą zauważam. Nie, no fajna, młoda dziewczyna miała marzenia, miała aspiracje i dalej ma. Znaczy, jednego na pewno nie można Weronice odmówić. Jest ona osobą ambitną. Robi krzywe akcje, ale jest osobą na pewno bardzo ambitną i ona jeszcze wiele zwojuje, uważam, w świecie influencerskim. No bo tak, no znaczy zobaczymy, jak tam wpłynie na nią ta akcja, nie? Co tam się wydarzy. Czy na przykład będzie jej nowe logo uznane za plagiat, no to wtedy słabo. Ale jeżeli to jakoś tam się uda jej ogarnąć, no to wiecie, teraz kosmetyki, ma już przecież swoje, zaraz jakieś tam przekąski wersow. I tak powoli, powoli. Tak jak Chodakowska, nie? Tutaj kosmetyki, później jakieś przekąski, później jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. No i co tam? Majątek chyba z 200 milionów jest warty Chodakowskiej. Co tutaj ta jeszcze wersow tworzyła? Powiem tak, Wersow jest zajebiście ambitna, ale nie za mądra. To jest właśnie ten problem. Ale osoby bardzo ambitne, a mało mądre osiągną więcej niż osoby mądre, ale nie ambitne. Warto to też zauważyć. O. Tutaj 16 lat miała. No coś tam próbowała, no, w tych mediach. Co to, Freeze? Chyba nie. A, czekajcie.